Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i jesteśmy dzisiaj, no tak jak zwykle, na Palionowie. Słuchajcie, jestem w mega wielkim szoku, co się ostatnio dzieje na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za, na dany moment, 3000 subskrypcji, ale pewnie jak widzicie, ten filmik już jest więcej zdecydowanie. Myślę, że nawet może być z 4 albo 5 tysiące, bo leci to naprawdę niesamowicie szybkim tempie. W tym jakiś szkielet w ogóle łazi. Ja sobie siedzę w moim sterowcu, w moim statku, którym się rozbiłem, ponieważ mam dzisiaj świetny plan na odcinek, ponieważ, jak wiecie, odcinek temu, nie, pierwszy odcinek, właśnie ten, który najlepiej w sumie poszedł, tam wraz z Palionem kopaliśmy diamenty i troszkę tych diamentów wykopaliśmy i tutaj gdzieś w skrzynce, o, są, mam 33 diamenty, z czego z tego potrzebujemy 24, ponieważ chcę sobie zrobić diamentową zbroję. Oj, przesadziłem, o nie, nie, co ja robię, tak, tutaj 24, okej, okay, mamy 24, w sumie to 9 diamentów nam jeszcze zostało i mamy mnóstwo mieczy jakichś i w ogóle. Ło, jesteśmy totalnie... Ej, w ogóle mamy stół do enchantowania. Nawet ja go nie robiłem, ktoś mi go musiał przynieść i dać w prezencie. Więc jest... Kurczę, mega dziękuję, ktokolwiek to był. Mamy dwie zbroje, jedną żelazną, drugą taką prawie całą żelazną i mamy buty, które dostaliśmy od Neona na odcinku bodajże u niego, więc jeżeli nie widzieliście, no to wbijcie do niego na kanał i tam zobaczycie, jak daje mi takie butki. To tam jakiegoś mega szału nie było, ale po prostu dał mi budki, więc bardzo mu dziękuję. Tu mam w ogóle skrzynkę, w której będziemy trzymać sobie zbroję i tutaj to samo. To będą dwie takie skrzynki, w których trzymamy zbroję. No i w dzisiejszym odcinku chcemy zrobić diamentową zbroję, którą sobie zenchantujemy. No bo troszkę expa, jak widzicie, mam, więc w sumie można sobie zenchantować co nieco, żeby... No, żeby mieć jakąś fajniejszą zbroję niż to, co tutaj jest. Taki jest plan odcinek. W poprzednim odcinku... Nie, dwa odcinki wcześniej, ponieważ ja nagrywam do przodu. Zrobiliśmy sobie tutaj kurczaki, jeden coś nazywał oscypek w ogóle. Ponieważ tak go nazwałem, jest oscypek i... O kurde, urosła ta kura już, ona była taka mała. Więc w sumie to było na poprzednim odcinku, wczoraj nagrywałem ten odcinek. Już tak szybko urosła, więc w sumie mamy już dwie duże kury. Jest oscypek i imię dla tej mieliście wybrać. Jeszcze, nie wiem jakie imię będzie, czytałem już te komentarze, ale przed chwilą w sumie wrzuciłem ten odcinek, więc jeszcze nie ma tyle propozycji. Więc poczekam z tym i na następnym odcinku nazwiemy sobie tą kurę imieniem, który po prostu wybiorę z komentarzy. Co ta tabliczka tu robi? Szukaj dźwigni. O co chodzi? Dlaczego mam szukać dźwigni i dlaczego... Ktoś mi tu postawił, ale nie wiem o co chodzi. Mam szukać dźwigni, okej. Okay. No ale tutaj w kurniku czy gdzieś więcej? Czy gdzieś poza? Nie wiem o co chodzi, totalnie nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może gdzieś tu obok? Kurde, nie wiem, ktoś mi zostawił szukać dźwigni. Ciekawe co ona zrobi, jak znajdę taką dźwignię. O nie, deszcz zaczął padać, w ogóle lamy tu są! Kurczę, a możemy sobie taką oswoić? Jak się oswajało lamy? W sumie to nie pamiętam, jak się oswajało, czy trzeba było tylko siedzieć, czy trzeba było coś im dać. Chyba się oswajało tak samo jak konie, ale nie jestem pewien. No spróbuję, może uda mi się ją oswoić. Byłoby fajnie, mielibyśmy lamę własną. No tak długo na niej siedzę, prawie jakby się zgodziła, jakby się prawie zgodziła. O, tak sobie sam z niej... O, zgodziła się! Mamy lamę, ej, to kozak! Będziemy mieli lamę, ale dobra, wróćmy do tej dźwigni, szukaj dźwigni. Mamy gdzieś tutaj chyba znaleźć dźwignię, tak mi się wydaje. No bo nie wiem, gdzie indziej. W domku to raczej nie, no bo ta dźwignia, strzelam, że coś uruchamia, a skoro coś uruchamia, no to... Ej, to mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby piorun tak blisko mnie uderzył. Jakbyśmy dostali piorunem, o jeny, co to by się stało. W ogóle nie mam żadnych hitów przy sobie, ja tak z diamentami latam. Dobra, może coś wezmę, żeby miał coś do bronienia się i tak dalej. Tu mamy fajne itemki. W ogóle to wejście tutaj jest takie troszkę niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę to każdy może mi tutaj wejść i nawet moby, więc no nie do końca jest bezpieczne to wejście na płytkę, no ale może to kiedyś to poprawię pewnie. Dźwignie, mamy szukać dźwigni, nie wiem o co chodzi, może, no nie no, w domku to raczej nie, no bo w domku to by było jakby, to by było, ja bym wiedział chyba, nie, jakby to było w domku, że coś tu jest, chociaż są takie miejsca jak to na przykład, gdzie ta dźwignia mogłaby się schować. No ale nie, tutaj raczej nie. Tu też nie. Tu przy sterowcu też pewnie nie. No bo tu zaczynałem odcinek, to tu dźwignia... Ej, jest dźwignia! Ej, co ta dźwignia zrobi? Pewnie tam jest TNT pod tym i ja wybuchnę sobie statek. Na pewno to jest jakiś prank. Na pewno. Ale no muszę dźwignąć tę dźwignię, nie mogę tak oszukiwać. Ej, ja nie chcę, żeby mi coś wybuchło.
No ale dobra, próbujemy. Ojeny, nie, jak widzę, wybuchnie, to po prostu się popłaczę tutaj. No dobra. Nie wiem w ogóle, nie wiem, co się stanie. Dobra, klikamy. Ej, otworzyło się coś. Tam jest! Ty! Co jest grane? To jest jakieś przejście! Co to ktoś połączył i zrobił mi... Ale jazda! Nie wiem, co tam jest w ogóle, co to jest? Dobra, schodzę na dół. Ej, ty, no i ja czuję, że tu będą jakieś... Nie wiem, co tu... Kurde, boję się, nie wiem, co to może być. Dobra, zanim tam zejdę... Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo... Im więcej łapek będzie w górę, tym większe szanse na to, że przeżyjemy tutaj. Ja się boję, że ja tam zejdę i tam będzie coś strasznego. No ale dobra, próbuję, schodzę. Obraz. No i mamy w sumie do robienia potek, jakiś kocioł i skrzynkę pustą. Tyle. I obraz. Okej. Aha, ale tu nic nie ma. Po prostu tak osę, takie pomieszczonko. No dobra, odłóżmy to może. Ale może zrobimy ten sam obraz. Albo ten jest fajny. Dobra, wolę mieć ten tutaj. Ej, no dobra. Laboratorium ktoś nam zbudował. Nie wiem totalnie kto. Ja nawet nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Ja nie zauważyłem tej dźwigni, mimo że zaczynałem tam odcinek. Nie zauważyłem tej dźwigni. Ciekawe, jak ona długo tu w ogóle jest. Ale to jest kozak przemyślane. Jak to jest tam w ogóle połączone? Tu? I tam idzie pod skrzynkami, ale tu nie widać. I tam jest tłok. No dobra. Dobra, wracam to z powrotem. Kozak Fest! Ja nie mogę, nie spodziewałem się, że coś takiego nas spotka na tym odcinku. Miałem w planach tą zbroję zrobić, ale dobra, zwiedźmy najpierw to. Chociaż zaraz zrobimy sobie tą zbroję jeszcze. Ale zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Wiesz, to już chyba wszystko, nie? To mnie totalnie zaskakuje, to są jakieś poukrywane przejścia. Ja... Tam jest dalszy ciąg. To jest tak ukryte. I nie wiem, kto to zbudował. Co tutaj mamy? Dobra. Jakieś zejście na dół. Tutaj już jest tak niewybudowane. I co my tutaj... Kopalnię zwykłą mamy, chyba. Słuchajcie, mamy prywatną kopalnię. Czajcie wazę? Co tu się wydarzyło na tym odcinku? Jakieś lawa i tak dalej. Dobra, no tu będziemy mogli sobie chodzić i kopać surowce w sumie. I to kozak, bo ja w sumie niewiele mam. Jaki to jest w ogóle farcie obok... Pod tym, jak wylądował mój statek, jest idealnie kopalnia. No to jest... Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Ale fajny fest. Ja nie mogę, no nie spodziewałem się, że to coś takiego będzie. Co za przypadek, że w ogóle na odcinku tą dźwignię zauważyłem. W sensie tą tabliczkę z tym, żeby szukać dźwignię. Ej, dobra, kozak, no to... Ale to chyba wszystko tutaj jakby... Dobra, to się domyśliłem, że to będzie otwierać. Dobra, mamy laboratorium, tutaj w ogóle mamy jakieś przejście dalej, więc w sumie zostawmy to tak za obrazem, to jest spoko, tego też nikt nie będzie, jakby są takie dwa ukryte przejścia, jeden na przycisk, drugi za obrazem. I tu będziemy mogli sobie zrobić dalej coś, więc jeżeli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy tutaj dalej zbudować, no to oczywiście dajcie znać. Myślę, że jakieś pola uprawne i tak dalej, to może być takie miejsce, o którym nikomu nie powiemy. I tylko ja na przykład będę wiedział, co tutaj jest i wy, i nie powiemy ani Neonowi, ani Dave'owi, ani Palionowi. I będziemy mieli takie ukryte laboratorium pod statkiem. To jest myślę bardzo dobry pomysł. Nie wiem, co myślicie, napiszcie w komentarzach oczywiście. Dobra, my lecimy zrobić z tą zbroją coś, no bo trzeba coś poenchantować. Z tym, że ja nie mam enchantu, ale wydaje mi się, że mają gdzieś tam w wiosce. Więc po prostu się tam przyjdziemy. Co chciałem zrobić? Aha, chciałem zrobić tą zbroję. Dobra, zróbmy ją już tutaj. Chociaż dobrze by było też poenchantować książki. To też jest dobry pomysł, no bo przydałoby się mieć jakieś fajne enchanty. Dobra, mamy diamentową zbroję całą, więc... O, dobra. Tą tabliczkę sobie tu zostawimy na razie. Nie mam żadnych książek, a książki by się przydały właśnie do tego, żeby enchantować. Tu mam ten enchant. No ale tam z tego co pamiętam to jest w ogóle jedną biblioteczkę też mam. Nie wiem skąd ja mam takie rzeczy w ogóle, to jest bez sensu, że ja to mam. No ale okej. A potrzebujemy lazurytu, to jest bardzo ważne. Dobra, tyle nam powinno wystarczyć. No i chyba tyle, w sumie to są jedyne dwie skrzynki, które mam zapełnione, te dwie. No więc musimy sobie jakoś z tym dać radę. Dobra, zostawiam te kury. Pada deszcz i jeszcze jest burza, dobra czekajcie, prześpię się na szybko. Żeby po prostu nie było tego. Mam nadzieję, że jak się obudzimy, nie będzie deszczu. Proszę, nie będzie deszczu. No nie, deszcz jest dalej. Chociaż może zaraz się uspokoi. Ej, może ja zamknę to. No, bo będę tu spadał. Kurczę. To trzeba zamykać. O, przestał padać deszcz, jak super. Dobra, lecimy do wioski.
Tam coś zrobiłem. Tu w ogóle zrobiłem sobie takie schodki, no tak, żeby tutaj łatwiej się wychodziło, nie trzeba było tak skakiwać. W ogóle ta zjeżdżalnia, ja mam nadzieję, że ona za niedługo będzie działać i zrobimy sobie jakiś odcinek po prostu ze zjeżdżania na zjeżdżalni. No i ten plac trzeba zagospodarować, tu trzeba coś wybudować koniecznie, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie. Ja na pewno będę musiał wybudować wielki toster w Minecraft. To jest, myślę, świetny pomysł, żebyśmy coś takiego zrobili, więc wyczekujcie takiego odcinka, bo myślę, że na pewno za jakiś czas się pojawi taki odcinek. A chciałbym przypomnieć, że odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Tak, żeby łatwo zapamiętać, więc koniecznie w tym momencie weź telefon do ręki, chyba że oglądasz na telefonie, to obejrz do końca odcinek i na końcu otwórz sobie budzik i ustaw codziennie budzik na 19:19. W ten sposób będziesz wiedział, że po prostu wrzucane są odcinki i będziecie pierwsi na odcinkach. A jeżeli chcecie być tak totalnie pierwsi, no to koniecznie musicie włączyć powiadomienia na kanale, tam kliknąć w dzwona, żebyście po prostu no dostali powiadomienie, jak rozpocznę live'a, bo będą live'y, czy też wrzucę odcinek. Dobra, tu gdzieś powinno być... Sam jestem w ogóle na serwerze, więc no póki co... O, jest enchant, dobra. I teraz tak. Nie mamy książek żadnych, to jest błąd, więc będziemy musieli po prostu liczyć na to, co nam tu... Nie, ciernie 2 na zbroi, to jest słabe. Ochrona 3, no już lepiej, więc spodnie w miarę. Ochrona 3, no też w miarę. Niezniszczalność 3, o, buty możemy zrobić, no bo to jest jednak... Niezniszczalność 3, ochrona 3, to jest dobre. Dobra, robimy... Aha, ochrona przed wybuchem, teraz mi się tu zrobiło. Wydajność pod wodą, no tak średnio i proszę, żeby tu ten chest miał coś. Niezniszczalność 3, dobra, enchantujemy to, uwaga, co no... Ciernie 2, ochrona 3, niezniszczalność 3, ej, dobrze nam się trafiło, dobra, sprawdzam teraz, co mają spodnie. Odporność na ogień 4, no to jest chyba okej. Ochrona 4, robimy ochronę 4. I niezniszczalność 3, dobra, ej, mamy fest dobrą zbroję i co to, niezniszczalność 3, ale nie mamy 30 poziomu, brakuje nam dwóch poziomów, to sobie na szybko coś, co nam daje poziom, kopanie tego, kwarcu, więc pójdziemy szybko do netheru, z tego co pamiętam tutaj jest gdzieś portal, o jest, dobra, lecimy do netheru, szybko kopniemy kilka kwarcu, bloków kwarcu i dzięki temu będziemy mogli sobie od razu zenchantować też tą czapkę. O, jest tam, ale kurczę, ale nas w beznadziejnym miejscu zrespiło. Ja jeszcze nie mam nic ze sobą. No nie, o, a tu co to jest? Nie, dobra, tutaj może niekoniecznie. Dobra, podbudujemy się tutaj. Mam nadzieję, że ten kwarc mi wystarczy, co tutaj jest, aczkolwiek obawiam się, że no niekoniecznie musi wystarczyć. No ale jakby wystarczy, to by było super. No dwa poziomy to nie jest dużo. A potrzebujemy ten 30. Akurat nam się skończyło. Jeszcze w netherze w sumie nie byłem. Pierwszy raz w ogóle jestem w netherze. Więc kurczę, no jeszcze braku. Musimy iść dalej. Musimy stąd wyjść. Dobra, tu jest niebezpiecznie. O, jest kolejny. Dobra, ten powinien starczyć już, mi się wydaje. Dobra. Muszę tu pozwiedzać, jeszcze ja w tylu miejscach nie byłem, na przykład... No w tym netherze nie byłem. Szkoda, że tu nie ma więcej portali, mam nadzieję, że w następnych wersjach Minecrafta dodadzą... Nie, naprawdę mi jeszcze nie starczyło, już tak niewiele. Dobra, tu jest jakiś kwarc jeszcze. Dobra, wykopiemy się tutaj na górę. Szybko, bo ja muszę zrobić tą zbroję, a mam naprawdę świetne enchanty na niej. Mi się mega podobają. Jeszcze będziemy mogli sobie dodać jakieś enchanty książkami po prostu. A, jeszcze mamy do zenchantowania na przykład miecz możemy coś dać. I na killów musimy koniecznie mieć naprawę, więc będę enchantował książki na pewno. Chyba, że będziemy sobie łowić ryby, to też... Wow, prawie spadłem! Ale zawał przeżyłem w tym momencie. Dobra, i to ten blok nam już wystarczy. Nie wystarczył! Gdzie tu jest jeszcze kwarc? Jeden blok. Dobra, tam są. Mam nadzieję, że mnie te świniaki nie zaczną bić. Siema. Dobra, mamy. Dobra, już nie kopię tego całego, ten 30 nam wystarczy. Dobra, wracamy z powrotem do wioski i... No i enchantujemy to do końca. O, ale to zrobiłem, widzieliście to? Żeby nie dostać obrażeń. Okej. No nie chciałbym tutaj zginąć, nie ukrywam, że to by było niekorzystne bardzo. Dobra, wracamy do wioski i enchantujemy tą zbroję, bo tam mieliśmy, z tego co pamiętam, na spodnie niezniszczalność 4, czy jakoś tak, czy ochrona 4, już nie pamiętam, ale to był fest dobry enchant, więc go trzeba zrobić. Mam nadzieję, że enchanty jakby po czasie nie znikają, tylko dalej będziemy mieli to samo. Niezniszczalność 3, ej, był chyba inny.
czy nie? Albo może nie. Kwarc chciałem dać, dobra. Jestem odklejony. Ochrona przed wybuchem, no dobra. Mamy w miarę okej to. Może byśmy jeszcze kilo zenchantowali, tylko już jakby użyłem go. Trochę lipa. Ale mamy jeszcze te diamenty, więc może bym zrobił jakiś... Albo zobaczę sobie w ogóle, jaki jest tam enchant na ten kill-off, bo może jest niekoniecznie coś, o co warto się starać. Więc zobaczymy. Wydajność 4. Warto się o to starać. A w sumie możemy zenchantować ten kill-off. W sumie to nic nam się nie stanie, jak go zenchantujemy. O nie, nie mamy 30 poziomu znowu. Znowu 3 levele. No dobra, to już zenchantujemy sobie chyba na innym odcinku. Albo zenchantuję sobie to poza odcinkiem, jak zdobędę jakiś level. No bo tutaj to nie wiem, jak mógłbym na szybko zdobyć 3 poziomy. No, nieważne. Dobra. No to mamy w sumie, mamy taką zbroję. Jeny, ile tutaj już... Ile Dave tutaj stawia tych posągów. Co to są w ogóle? To są chyba jego top donatorzy. To też w ogóle jest jakaś... To jest niesamowite, ile on tego stawia. Masakra. No ale kozak pomysł. Dobra, bardzo fajne. Fajna jest ta wioska, fajna. Muszę tutaj kiedyś zamieszkać, może mi pozwolą. Na dany moment wracamy, powiesimy sobie tą zbroję na wieszaki, żebyśmy już wypełnili sobie je. No i będziemy zaraz kończyć odcinek, bo już mamy jakiś czas. Tu w ogóle te zwierzątka są też, kurczę, fajne mają to wszystko. No ja troszkę daleko do tego domku mam, więc... Dobra, więc może skończmy w tym momencie odcinek. Już nie będę biegł do tego domku, bo to jest bez sensu. Tam go widać w tle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. To, co tam mówiłem w trakcie odcinka, to po prostu napiszcie komentarz taki, jak tam dałem wam polecenie. Czyli co było? Pomysły na to, co mam tam wybudować w tym ukrytym pomieszczeniu obok laboratorium. I chyba tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze prosiłem. To nieważne. Jeżeli było coś tam w odcinku, no to było, już tego nie pamiętam. Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wszystko, co po prostu robicie i za te wyświetlenia i za subskrypcje, które przychodzą. Jestem mega szczęśliwy, że mogę te odcinki robić. Mam nadzieję, że wam się podobają. Zapraszam na Instagrama, link w opisie. Trzymajcie się.